jakiś niepokój. Wiesz, dzisiaj księga koronacyjna nie chciała mi się otworzyć. Ale ja. Boję się, czuję jakieś złe moce. Kluczyk od księgi koronacyjnej w ogóle mi nie pasował. O Janku, żeby wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Ptaki pięknie śpiewają, kwiaty zakwitły na łąkach. Nic złego nie może się przydarzyć, nic nam nie przeszkodzi. Zobaczcie, ile tłumnie, jak tłumnie przybyli mieszkańcy puszczy. Oj, przybyli tłumnie. Od motyli aż po stwory leśne. Wszak na dzisiaj guślarz ogłosił koronację nowej królowej. Ach, co to będzie za dzień, żeby tylko wszystko zgodnie z tradycją wyszło. Na wójtowej roli studzieneczka stoi. Drodzy mieszkańcy Barlinka, to był wspaniały rok, podczas którego miałam możliwość reprezentować naszą małą ojczyznę poza granicami Barlinka. Podczas wyjazdów, ale także i podczas lokalnych wydarzeń kulturowych poznałam wiele wspaniałych osób, od których nauczyłam się kilka bardzo ważnych rzeczy. A teraz pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak ciepło przyjęliście mnie jako królową Puszczy Barlineckiej, za to, jakie wsparcie mi okazaliście, za wszystkie ciepłe słowa, które od Was usłyszałam, oraz za to, że po prostu byliście ze mną. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Skrzaciki pełniły obowiązek cały rok przy swojej królowej i razem z jej wysokością kończą swoją pracę. Jej wysokość kończy panowanie nad tronem, a skrzaciki przechodzą już do normalnego, cywilnego życia. Ciebie, skrzaciku, z twoich dworskich obowiązków. Zwalniam ciebie, skrzaciku, z twoich dworskich obowiązków. Dziękuję królowej za jej rok panowania. Królowa Puszczy Barlineckiej Weronika
przez ostatnie 12 miesięcy godnie pełniła swoją zaszczytną funkcję. Promowała walory krajoznawcze Puszczy Barlineckiej. Weroniko, w imieniu wszystkich mieszkańców Grodu Barlinek chciałbym Ci bardzo podziękować za rok Twojego panowania i jednocześnie życzyć spełnienia najskrytszych marzeń. Oby czas, który przed Tobą był usłany pasmem sukcesów. Wszystkiego najlepszego. Drogi Janie, poproszę tutaj bliżej, bo dziś królową Weronikę odprowadzał fantastyczny korowód. Oczywiście dwór królowej, ale też fantastyczny korowód, który towarzyszył w ostatniej drodze na scenę królowej Weronicy. A w nim, drogi Janie, zobacz, kto był. Sama policja barlinecka. Kolejowa orkiestra dęta ze Stargardu. Środowiskowy dom samopomocy Słonecznik w Osinie. Harcerski szczep Puszczy Barlineckiej. Polski Fiat 126P i inne samochody razem z 7 pojazdów. Grupa artystyczna Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fabryka tańca Barlinek. Wielka platforma przemysłowa Siwka. I widowisko na platformie sołectwa Dzikowo, sołectwa Dziedzice i sołectwa Ubianka. Brawo! Klub żeglarski Sztorm. Klub sportowy Karate. Ład, prezes Roman Wilk z młodzieżową drużyną pożarniczą Przychotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie. Ura! Platforma pana Rafała Szczepaniaka z dekoracją. Barlineccy seniorzy, grup seniora Złota Strzecha, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Diabetyków, Związek Niewidomych. Związek Koła Pszczelarzy. Traktor z przyczepą, pan Rafał Boczek Osiny. Ale był niesamowity, mówię wam, ten traktor. Zespół taneczny Feeling Dance Group. Ochotnicza Straż Pożarna Barlinek. Uch, jaki ten korowód był przeolbrzymi. Niesamowity ten korowód, tak szedł przez całe miasto. Specjalnie, żeby odprowadzić jej wysokość królową Weronikę. Drogie boginki, prosimy was o zdjęcie płaszcza królowej Puszczy. Jej wysokość królowa, proszę cię o przekazanie korony królewskiej na magiczną koronacyjną podłogę. Brawa dla Weroniki! Kolejnej pięknej barlinianki, która panowała na tronie królewskim w Puszczy Barlineckiej. Drogie skrzaciki, przyłączcie do królowej. Was też serdecznie żegnamy. Pomachajcie ostatni raz do swojego ludu. Prosimy, żeby ktoś przyniósł magiczne krzesło dla Weroniki pod scenę. Drzemią we mnie moce!
Chyba tylko Duch Puszczy może nam pomóc! Duch Puszczy może nam pomóc! Wy godni jesteście! Chowaj się! Cieszycie z panowania nowej królowej! I właśnie koronacja nie odbędzie się! Gniew! I zatrzymać klątwę, którą zamierzam rzucić na wasz gród! Gdzie są rycerze? Są rycerze! To ośmiela zakłócać się ceremonię koronacji. Ty piekielnico, opuściłaś powłokę niegodziwego czarnego kruka. Wracaj do swej czeluści, do młyna upiorów. Spełniłem twoje warunki. Zaklinam cię na wieki. Od dziś będziesz ukazywać się w postaci czarnego kruka. Nawet gdy noc wybije północ, a Kryszmaro czarna rozkazuje ci odejść. I za czaśca grodu Barlinek rycerz Dojte przybył ze mną. Czas zaczynać. Szat 745 lat temu stworzyłem znamienity gród Barlinek, by trwał po wieki. Dostojni mieszkańcy grodu Barlinek, mieszkańcy puszczy, oto nastała chwila podniosła. To dziś na tronie Puszczy Barlineckiej zasiądzie nowa królowa. Sędziwy guślarzu, mądra babo, czy przyszła władczyni otrzymała należne jej nauki? Czy przyszła władczyni jest godna tronu Puszczy i grodu Barlinek? Dostojny duchu Puszczy, oto Oliwia, nasza wybranka, która urodziła się w noc cudu zwaną nocą kupały. Gotowa jest, by objąć tron. Oddajemy ci pod opiekę, duchu Puszczy, naszą wybrankę Oliwię. Niechaj zasiądzie na tronie Puszczy Barlineckiej. Okrywam cię królewskim płaszczem, spotkanym przez rusałki, boginki, paryzetki i dobroduszne elfy. Niech chroni cię przed wszelkim złem tego świata. I miłościwie. I was królowa Puszczy Barlineckiej 2023! I was królowa! Do królowej podchodzi guślarz. Sędziwy starzec, wędrujący po puszczy szaman, czarownik i mędrzec. Oto medalion w kształcie bukowego liścia, na którym widnieje życiodajne słońce, oznaka królewskiej godności, odwagi, młodości i prawdy. I
zbrodnie, ten atrybut władzy, a on będzie rozjaśniał ciemność, dawał światło i blask twemu panowaniu. Mądra baba wręczy królowej czerwone jabłko, symbol władzy. Oto twoje królewskie jabłko, bo nie złocone ci przystoi, ale prawdziwe. Czerwień oznacza miłość i hojność, a jego kształt pełnię życia i wieczność. Soczystość i smak w nim zawarte to życie. A twoje królewskie jabłko to symbol władzy Bogu. Władca grodu Barlinek wręczy królowej szczerozłoty pierścień. Królowo, wręczam ci ten złoty pierścień jako symbol władzy ziemskiej nad dobrami krainy barlineckiej. Barlineckiej. Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Panowanie na tronie Królowej Puszczy Barlineckiej jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Zobowiązuję się rządzić nią sprawiedliwie. Będę zabiegała o jej świetność i urodę. Rozsławiała jej piękno i całą krainę, pełną malowniczych jezior, zabytków i niezwykłych ludzi. Którego nigdy nie ubywa. Oto symbol matki, karmicielki i miłości, atrybut Bogu. I będziesz plony ziemi, ludziom i mieszkańcom rozdawać. Ciemniejszych odmętów puszczy, tam gdzie już prawie światło nie dochodzi, przyszła do nas Baba Jagodowa, by magiczną bylicę oczyścić.